Węgrzy oburzeni wypowiedzią Donalda Tuska. Węgry oburzenie po wypowiedzi Donalda Tuska. Władze Węgier nie kryją oburzenia po wypowiedzi szefa Europejskiej Partii Ludowej EPL, Donalda Tuska na temat sytuacji pandemicznej w Polsce i na Węgrzech. Nic pan nie zrobił, aby powstrzymać wirusa, a teraz upolitycznia pan zgony, chociaż przedstawia się pan jako chrześcijański dyplomata, oznajmiła wiceprzewodnicząca rządzącego Fideszu Katalin Nowak, którą cytuję w piątek dziennik Magyar.mz. Szczepionki spoza Unii. Nowak podkreśliła, że na Węgrzech zaszczepiono przeciw COVID-19 dwukrotnie większy odsetek ludności od średniej unijnej dzięki sprowadzeniu szczepionek spoza Unii Europejskiej. Europoseł współrządzącej na Węgrzech chrześcijańsko-demokratycznej partii ludowej Georg Hoeveny podkreślił, że na ofiary śmiertelne COVID-19 nie można patrzeć jak na część rozgrywki politycznej. I zapytał, co pan zrobił, by Europa dysponowała jak największą liczbą szczepionek. Publicysta z Solt-Bayer oświadczył natomiast w Magyar.mz, że Tusk nie jest już ani Polakiem, ani patriotą, tylko marnym brukselskim biurokratą. Za swoją świetną pensję oczerni każdego, będzie gorliwie asystować w każdym imperialnym draństwie i kłamać tak, jak mu przekażą, czy to z Brukseli, czy to z Berlina, czy to z Waszyngtonu, napisał Bayer. Połowa obietnicy dzienniki Magyar.mz i Magyar.hirlap przytaczają też czwartkowy tweet rzecznika rządu Węgier Zoltana Kovácsa, który napisał, że zamiast rozliczyć instytucje Unia Europejska ze spartaczenia zakupu szczepionek, Donald Tusk prowadzi partię Helmuta Kochla i Wilfrieda Martensa na manowce, brzmiący jak lider liberałów. Tusk napisał na Twitterze, że Węgry i Polska biją tragiczne rekordy w liczbie nowych zakażeń koronawirusem i zgonów na COVID-19. Nieliberalne demokracje w działaniu. Obiecali mniej wolności, ale więcej bezpieczeństwa. Dotrzymali obietnicy, ale tylko pierwszą połowę, oznajmił.